Ten odcinek zupełnie nieplanowany Laravel zrobił nam psikusa i z wersji 7 nie wiadomo kiedy przeskoczył na wersję 8. A ponieważ nie chciałbym pracować na wersji 7, kiedy jest już 8, taka pachnąca i świeża, to zrobimy sobie dzisiaj malutki upgrade. Zapraszam. Jeżeli wejdziecie sobie na dokumentację Laravela, to pod tym linkiem, który tu widać, a który będzie też pod odcinkiem, mamy pięknie opisane, co musimy zrobić, aby wszystko zaktualizować. Od razu Wam powiem, że w zasadzie nic nie muszę tutaj cofać się wstecz i wyjaśniać, ponieważ zmiany, które się dokonały między ósemką a siódemką, nie dotyczą spraw. O których już mówiłem wcześniej, może za wyjątkiem jednej drobnej zmiany, na którą zwrócił uwagę jeden z użytkowników, iż w nowej wersji coś tam mu nie działało w trasach. Za chwilę pokażę, co tam w tych trasach się mogło zmienić. Natomiast generalnie to, co będziemy musieli zaktualizować, to kilka tutaj takich zależności w naszym Composer JSON, w tym naszym pliku konfiguracyjnym. Pamiętacie, z którego Composer korzysta. Ci, co oglądają od początku serię, wiedzą. Jest tu też kilka informacji, co tutaj jeszcze mogło się zmienić. Jeżeli sobie przejrzycie, to hasła, które się tu pojawiają, generalnie jeszcze nie były przeze mnie omawiane, zatem fajnie i płynnie będziemy mogli sobie wskoczyć w tą wersję 8, a ja już będę uwzględniał te zmiany w kolejnych odcinkach. Natomiast jedną rzecz będę musiał tutaj powiedzieć. Ja ją tutaj od razu pokażę, zapowiem. A jeszcze za chwilę ją sobie sprawdzimy w działaniu. Mianowicie, może być tak, że jeżeli ktoś ma świeżą wersję 8, a obejrzał sobie nasze odcinki dotyczące tras i spróbuje sobie dodać kontroler do naszej trasy, zobaczcie, o na przykład tutaj mamy taki road get i jest sparowane. Tutaj users z jakimś kontrolerem, to w moim filmie nie musieliśmy do tego kontrolera dodawać o właśnie tutaj tej przestrzeni nazw, która poprzedza kontroler, a tu widzimy, że jest, a będzie się to wiązało z tym, iż w, ple, w pliku service e, road service provider o mamy go tutaj część niżej o w tym miejscu. Wiem, że to może być malutkie, ale ja za chwilę to jeszcze pokażę. E, w naszym środowisku NetBeansowym, i tam będzie jeszcze raz to wszystko pokazane, trochę może wyraźniejsze. Jak sobie tu zobaczycie, to jest taka własność w tej klasie Road Service Provider, jest taka własność namespace. I ona w siódemce miała domyślnie przestrzeń, gdzie są kontrolery, dlatego przy definiu definiowaniu ścieżki, kiedy miałem podany kontroler, nie musiałem poprzedzać tego kontrolera tą przestrzenią nazw. A tu teraz w ósemce. Będzie w tym miejscu domyślnie 0. E, przynajmniej tak jest to tutaj opisane. O, zobaczcie, Laravel 8, ta własność jest ustawiona domyślnie na 0. I w związku z tym, gdyby ktoś na 8 próbował wywołać te wcześniejsze e, trasy, które były z kontrolerem, na razie tylko jedną przykładową pokazałem, to po prostu mu to nie zadziała. Zobaczcie, e, co więc musimy zrobić, żeby tutaj te instalacje z siódemeczki na ósemeczkę wykonać. Jeżeli macie już siódemkę, to właśnie za chwilę się dowiemy jak sobie upgrade'nąć to do ósemki. A jeżeli instalujecie nową, świeżą instalację Laravel'a, no to w ogóle nie ma problemu, robicie to tak samo jak z siódemką. Jesteśmy teraz w konsoli, w katalogu, gdzie znajduje się nasz Laravel. Jeżeli macie wersję siódmą, to najpierw sobie Możecie zaktualizować wszystko, co jest jeszcze w ramach tej wersji, którą mieliśmy gdzieś tam wcześniej instalowaną. Po prostu Composer Update. Composer U wystarczy. Ja już to aktualizowałem wcześniej i tak naprawdę już mam tu ósemkę. Można to sobie sprawdzić poleceniem PHP Artisan minus V. Oczywiście musiałem zeżreć coś. Po drodze, jak zwykle. O, i widzicie, że ja już mam frameworka w wersji 8. Wcześniej była tu 7, ale to naprawdę nie jest problem. Nie musimy oglądać tego całego procesu, kiedy on się tam updateuje. Wy po prostu możecie sobie teraz wpisać Composer, Update, ozer Com -y Update. Odpalacie. Niech się ta 7 do najświeższych siódmych wersji pobierze. A potem, i tu zobaczcie na Firefoxa o właśnie tutaj mam na tej naszej stronie z upgrade'em, z opisem upgrade'u mamy wymienione co musimy w pliku composer.json pozmieniać i rzeczywiście tu mamy już update'owane te wersje, jak zwrócicie uwagę ta, która nas tu najbardziej interesuje, to oczywiście Laravel framework już tutaj jest ósemeczka, a nie siódemka zatem kiedy przejdziemy sobie tutaj i ukryję konsolę i zobaczcie w composerze o właśnie Composer JSON. tutaj już te wersje pozmieniałem tam gdzie są one wymagane. O chociażby zobaczcie ten Laravel już tutaj jest 8. Jak już tu sobie powpisujecie właściwe numerki zgodnie tam z stronką i zapiszecie, no to wtedy jeszcze raz konsola w konsoli ponownie composer update i wtedy Płynnie wszystkie pliki zostaną podmienione, i w zasadzie, ponieważ nic tutaj jeszcze nie zrobiliśmy, wszystko co do tej pory było w naszych tych odcinkach, powinno bez problemu płynnie działać. Z jednym małym wyjątkiem, czy może takim małym zastrzeżeniem, o którym za chwilkę. To zastrzeżenie jest następujące. Kiedy zaktualizujemy sobie z wersji 7 na 8. Plik road service provider w zasadzie zostanie taki, jaki był, a w nim jeszcze z wersji 7 domyślnie taka własność namespace klasy road service provider miała wpisaną wartość tutaj przestrzeń nazw, która jest przestrzenią nazw dla kontrolerów. I tutaj w siódemce było to podane, ale w ósemce, jeżeli zrobicie świeżą instalację, tu będzie wartość 0. W efekcie, jeżeli macie Laravel 8 a będziecie stosować trasę definiować trasę z kontrolerem na sposób jaki pokazałem wcześniej w odcinkach to może się okazać że on tych klas których tam kontrolera które tam użyjecie nie wykryje w naszym przypadku to było na filmie taka klasa first controller zobaczcie ja tutaj sięgnę sobie do pliku web.php w którym gdzieś tu na początku jak pokazywałem jak się te trasy definiuje podałem przykład kontrolera o zobaczcie jest to tutaj to był taki yy, taki road dane 3 i tutaj powołałem się na kontroler first controller i na metodę smile która w nim się znajduje. I teraz kiedy robię update i tutaj była siódemka teraz już pracuję na ósemce to nic się nie zmieni to dalej będzie działało ponieważ yy, w naszej road service provider. Przypomnę tylko ten road service provider gdybyście zapomnieli to on się znajduje w app i providers jeszcze HTTP wcześniej. Nie, dobrze, app providers. O, właśnie tutaj. Zatem ten nasz Road Service Provider już tam miał w siódemce to i przy to zostało, ale świeży, świeża instalka od razu ósemki w tym miejscu będzie miała 0. I wtedy, co by się stało? Ano wtedy, moi drodzy, okaże się, że ta linijka nie zadziała. To co zrobić, żeby zadziałała. A no nic tutaj skomplikowanego już pokazuje. Otóż, zamiast czegoś takiego, przy założeniu, że w serwis Provider byłoby tutaj to nul, bo instalowaliśmy sobie ósemkę. Bo jak ja tu robiłem upgrade, to nie ma tu nula i wtedy nic nie muszę w tych routach zmieniać. Ale przy założeniu, że tam jest teraz nul, bo właśnie mamy świeżą instalację ósemki, wtedy coś takiego nie pójdzie, więc musimy to troszeczkę zmodyfikować. I właśnie, albo musimy tutaj najpierw podać dokładnie, że chcemy używać tego kontrolera, czyli po prostu use, przestrzeń i nasz kontroler, czyli klasa. I tutaj w takiej formie wtedy podajemy, że to jest ta klasa po przecinku i nazwa metody, którą odpalamy, albo stosując tą notację taką tekstową. Nie musimy nawet tutaj wtedy tego już mieć, tylko że wtedy musimy podać całą taką nazwę tej klasy wraz z poprzedzającą ją przestrzenią, w której się ona znajduje. Czyli tu po prostu nie wystarczyłaby sama nazwa naszego kontrolera, ale jeszcze musimy to poprzedzić. Także to taka drobna zmiana. Przy czym, jeszcze raz mówię, to nie tyle zmiana, co, co pewne skutki zmiany domyślnej wartości w pliku road service Provider PHP domyślnej wartości tej własności namespace. Pozostałe zmiany, które gdzieś w ósemce się znalazły, w zasadzie i tak jeszcze do tego nie doszedłem, także ja już to uwzględnię i od tego odcinka będziemy praktycznie mieli do czynienia z wersją 8X. Tyle w tym krótkim odcinku. Chciałem się tu z Wami update'ować, upgrade'ować. I doskonalić do ósemeczki. Tyle. Trzymajcie się.